Życie jest doświadczone. Życie doświadczone. Życie doświadczone krótkim, przemienia życiem. Boże, tu na ziemi, aby kochać Cię, mam Panie nadzieję. Boże, tu na ziemi, aby kochać Cię, mam Panie nadzieję. Mamy dzisiaj mówić o życiu. O tym codziennym życiu. Ale również o tym życiu wiecznym. O nadziei życia wiecznego, nadziei zmartwychwstania. Czym jest życie? Życie jest miłością. I właśnie życie jest miłością, to życie wszystko przetrzyma. Nie łączy się pychą, nie dopuszcza się do wstydu, nie szuka swego, nie łączy się gniewu. Życie wszystko przetrzyma. Kiedy moje życie wszystko przetrzyma? Kiedy w tym moim codziennym życiu na pierwszym miejscu zawsze będzie obecny Pan. Ten, który stworzył mnie na swój obraz i swoje podobieństwo. Stworzył mój z miłości. Jeśli On stworzył na swój obraz i podobieństwo, jeśli przekazał mi życie, to życie, które przepełniło mnie z miłości. Dlaczego ja nie potrafię zawsze dzielić się tym życiem? To dlaczego ja nie potrafię zawsze dzielić się tą miłością, jeśli zostałem stworzony na Jego obraz i podobieństwo? My dzisiaj wolimy mówić o tym naszym codziennym życiu. O tym życiu, na które składa się szkoła, studia, praca, marzenia. Trudno jest nam mówić o życiu w kontekście śmierci. W kontekście nadziei życia wiecznego, nadziei zmartwychwstania. A dzisiaj mamy właśnie pochylić się nad tajemnicą tego życia. Śmierć kojarzy nam się tylko i wyłącznie z bólem, ze łzami, ze strachem. I bardzo często zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Przecież tak bardzo kochaliśmy tą osobę. Przeżyliśmy z nią wiele wspólnych chwil, a Pan powołuje ją do Królestwa Niebieskiego. Tuż przed pielgrzymką mówiłem to na początku, pierwszy dzień w mojej grupie. Aż gdzieś z półtora tygodnia przed wyjściem na pielgrzymkę wraz z księdzem Markiem, gdzie jesteśmy wikariuszami, pojechaliśmy do naszej parafianki, która od dłuższego czasu chorowała. Zmagała się z nowotworem. Ja jakby miałem taką potrzebę tam pojechania. Takie moje przeczucie, że to są jej ostatnie godziny życia. Kiedy tam pojechaliśmy, mówiliśmy się z całą rodziną, było już widać, że odchodzi. Jeszcze raz z nią siedliśmy, rozmawialiśmy, ona zadała pytanie, muszę się zająć. Jak ja mam powiedzieć o śmierci swoim dzieciom? 11-letnią Karolina i 8-letni Zbyszek. A może mówię, ja mówię o tym. Masz kolejny kryzys choroby w swoim życiu. Na pewno dasz sobie radę. Przetrzymasz. Ona chciała mówić o śmierci. O odejściu. Chciałam
pojeżdżamy się o godzinie 20. O północy Pan Bóg powołał ją do wieczności. I kiedy wracaliśmy, to tak zadaliśmy sobie pytanie, że my bardzo często tak żyjemy. Jakby w ogóle nie było w moim życiu miejsca na Panu Bóg. Jakby tylko liczy się ja. Moje marzenia. To, co chcę spełnić, przyjemności. A jakby to życie diabła w Bogu, to życie wieczne jakby schodzi mi do plan. Jakby o tym zapomina. A my dzisiaj z takim jesteśmy do tego zaproszeni, aby o tym swoim codziennym życiu, o tym życiu wiecznym myśleć, aby podejmować refleksję, aby zadać sobie pytanie, czy w ogóle na życie, czy w ogóle na wierzę w nadzieję życia wiecznego, w nadzieję zmartwychwstania. Czy Kościół stawia przed nami świętego Jana w Janelu, proszę za nas, który każdego dnia nieustannie dbał o życie drugiego człowieka. Dbał o swoje, ale przede wszystkim o życie drugiego człowieka. Modlił się o nawrócenie grzeszników, aby po śmierci doświadczył Twojego miła. Kolejna osoba to błogosławiona Chiara Badania. Dzisiejszy patron dnia. Zmarła w młodym wieku. No, no. I też jej życie wyglądało różnie. I chodziła na zabawy, nie miała problemu w szkole. Powtarzała dwa razy klasy gimnazjalne. Ale kiedy zachorowała, to potrafiła to swoje życie oddać Jezusowi i mówiła: wszystko czyni dla Jezusa. A tą miłością jest nic innego, jak nasza modlitwa.
tylko zewnętrzne, ale przede wszystkim wewnętrzne. Muszę zamknąć w swoje serce, aby było czyste, aby było piękne, aby nie było tą głosu, a że to było serce świata, serce przełomione miłością, Słowem Bożym, przekazanym. Abym potrafiła, abym potrafił każdego dnia dziękować Panu Bogu za to, że tak łatwo On jest. Abym potrafiła, abym potrafił podnieść do pracy nad tajemnicą swojego życia. Abym potrafiła, potrafił zapytać się, jakie to moje życie jest. Chciałem w tym całym dzisiejszym dniu pytać się o swoje życie. Jak to moje życie wygląda? Czy może czasem zostało zaniedbane? Czy potrafię w ogóle walczyć o życie? Starać się o obronę życia? I życzę służby medycznej, która tutaj jest, abyście każdego dnia walczyło o życie. O to życie od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. Nawet jeśli nie będzie to łatwe, bo przychodzą trudności, bo inni mówią, że nie trzeba walczyć, to pamiętajcie, że zostaliśmy stworzeni na obraz podobieństwa Boga. Że to życie dał nam Pan Bóg. Ten, który ukochał każdego człowieka. Życzę Marcie i Bartoszowi, kiedy za rok powiedzą tak sobie i Panu Bogu, kiedy powiecie tak dla miłości, to powiedzcie również tak sobie i Panu Bogu na życie. Abyście potrafili to każde życie przyjąć, które Pan dla nas obdarzy. Jesteśmy pewni, jesteście pewni. Dlatego każdego dnia nieustannie walczmy o to życie od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć. I niech śmierć będzie dla nas radością.